14. edycja festiwalu Mastercard of Camera, Plan B i kolejni goście. Nominacja dla najlepszej aktorki za film Magnezja i Maja Ostaszewska razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak uśmiecham się do siebie i do ciebie, ponieważ znalazłam chyba przedwczoraj okładkę z tobą u mnie w domu z 2017 roku. Ale kluczowy był tytuł rozmowy. Żeby poczuć szczęście, trzeba się zatrzymać. O. W 2017 roku to brzmiało zupełnie inaczej niż dziś. Czyli myślę, że takie zatrzymanie, również to symboliczne, czyli próba usłyszenia samego czy samej siebie, jest zawsze bezcenna. No ale dzisiaj mamy to przymusowe zatrzymanie co chwilę i musimy się nauczyć z tym żyć. Część z nas, ja byłam w tej szczęśliwej grupie, miała tę komfortową sytuację, że ponieważ wcześniej bardzo dużo pracowała, to mogła sobie podejść do tego filozoficznie. Oczywiście poza tym aspektem, który nas wszystkich łączył, czyli troski o zdrowie, o bezpieczeństwo bliskich. Ale ja wiele dobrego też z tego wyniosłam na tym pierwszym etapie. Później to również dla mnie była masakra. Parę bliskich osób odeszło z powodu pandemii. Moje dzieci znosiły bardzo źle online. Tęskniłam za pracą, więc mamy odwróconą sytuację. Natomiast no wydaje mi się, że nadal, a szczególnie w trudnych momentach, ważne jest, żeby nawet to, co przychodzi okropne, potraktować na tyle, na ile się da, jako jakiś tam moment do wykorzystania dla nas, do właśnie zrozumienia siebie, zrozumienia sytuacji, w której jesteśmy, usłyszenia naszych bliskich. Chyba wszystkim się jakoś, nie wiem, priorytety ustawiły, przynajmniej tym myślącym ludziom, może wszystkim to przesadziłam. Lubię tą tezę, że kultura doskonale radzi sobie w kryzysie. Kiedy ta teza była taką tezą papierową, podchodziłam do niej z taką lekkością, tak, wiarą, że tak, ona zawsze daje radę. Tak. Teraz, nawet jak o tym mówię, to czuję taki rodzaj spięcia. No tak, ja też myślę, że to już nie jest aktualne. Myślę, że nie jest. Myślę też, że to jest... To znaczy, ludzie potrzebują kultury i taki był, pamiętam, wspaniały mem krążący po sieci, że wyobraźcie sobie pandemię bez książek, filmów, bez, nie wiem, rejestracji spektakli operowych i bez muzyki. To rzeczywiście przywoływało może ludzi do porządku, natomiast no też polityka naszego kraju jest taka, że kulturę gdzieś tam stawia na ostatnim miejscu i w tych trudnych czasach no, kultura była mocno zamrożona. Oczywiście, że sieć była rozgrzana i ludzie starali się jak mogli, z różnym skutkiem, bo to nie zawsze było na najwyższym poziomie artystycznym, ale przynajmniej była zachowana jakaś komunikacja. Ja nie ukrywam, kiedy mój teatr, nowy teatr w Warszawie, Krzysztofa Warlikowskiego, postanowił, żeby mieć kontakt z widzami, wypuszczać takie brudne, techniczne nagrania naszych spektakli, to mnie to bolało, bo ja wiedziałam, że to absolutnie nie jest wypowiedź taka, jaka powinna być. Natomiast no, widzowie byli szczęśliwi, mieli jakąś namiastkę. Kontakt. Tak, no bo czym innym jest, mamy też takie spektakle, które są specjalnie rejestrowane, przygotowane, z pięć kamer, ekran. Próby, to wtedy w ogóle jest cudowne i się cieszymy, bo to zostanie na długo. Ale te brudy, no to ja też miałam czasem miałam dosyć tego, że ja jestem proszona i ciągle w tym moim mieszkanku układam tego swojego iPada, kamerkę w iPadzie przy jakimś oknie i po prostu taka trochę zniekształcona twarz i po prostu czytam jakieś kolejne fragmenty książki, poezji, bo oczywiście wszyscy wspieraliśmy się nawzajem. Pamiętam i dla Michała Rusinka, to dla Fundacji Szymborskiej, ale czytałam też ogromne fragmenty książki Ewy Zgrabczyńskiej wtedy, z którą się przyjaźnię i popieram jej walkę o lepszy los dla zwierząt, Tygrysie serce. I też sobie uświadomiłam, że jak w domu to nagrywałam i miałam jakąkolwiek pomyłkę, no to nie było opcji, że dobra, stop, przemontujemy i lecimy dalej, tylko ja od początku, więc to była w ogóle taka trochę syzyfowa praca. Więc różne były efekty tego, no ale staraliśmy się. Natomiast kultura no, nie radzi sobie. Potrzebuje wsparcia i potrzebuje takiej świadomości ogólnej, że to jest nasza wspólna sprawa i że to jest wspólne dobro i że ona daje oddech, ona daje ukojenie, daje, to jest często po prostu też wentyl i radość, ale trzeba o nią po prostu dbać i jest naprawdę ważna. Trzeba pilnować, aby kultura pielęgnowała dobro, a nie nienawiść. Tak.
Brawo cytatu. Pomożesz mi się wytłumaczyć? Tak. Przytoczyłam tę wypowiedź wielkiego człowieka, Marka Edelmana. Przy okazji byłam bardzo wzruszona. Otrzymałam nagrodę miasta Warszawy. Zresztą powiedziałam tam, że jako krakuska i to w ogóle z dziada pradziada. I moi dziadkowie, pradziadkowie wszyscy byli stąd. Ale Warszawę pokochałam. Tam się urodziły moje dzieci. Tam mam swój teatr, więc mam teraz takie dwa ukochane miasta. Oczywiście jak tutaj przyjeżdżam, to wszystko mnie wzrusza, zachwyca. Nawet się śmieję, że nigdy tak nie kochałam Krakowa, jak teraz, kiedy tu nie mieszkam. To prawda, mam Kraków też ma bliskich, to do siebie, się tęskni. Tak, rodziców i tak dalej, więc tutaj zawsze będzie moje miejsce. I przytoczyłam to zdanie, czyli to była w ogóle tak wybitna postać i w dzisiejszych czasach, takich powiedziałabym brutalnych i brunatnych, takie postaci są jak skarb, jak światło. On zawsze tak formułował bardzo wprost. Ja oczywiście wielokrotnie czytałam, wracałam, też nagrywałam audiobooka z książki, jego rozmowy z Hanną Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem. I tak naprawdę Marka Edelmana można cytować po wielokroć. Tych zdań było bardzo wiele, ale to jest też takie, że trzeba właśnie pilnować, żeby kultura była o dobroci po prostu, żeby pielęgnowała dobroć, a nie nienawiść. No, bardzo to jest ważne. I ja w ogóle uważam, że twórcy i głos twórców w takiej przestrzeni też publicznej jest bardzo ważny. Zeszłoroczny plan B dotyczył szukania siebie i swojej drogi artystycznej. Mam wrażenie, że tegoroczne rozmowy zasadzają się na trochę innym takim wątku przewodnim, i to jest odpowiedzialność. Mhm. Odpowiedzialność, która łączy się z tym cytatem z Marka Edelmana, ale też taka odpowiedzialność zbiorowa, która w tobie jest bardzo, bardzo bliska. Też takie inne zdanie, które wpadło mi w oko, że groźniejszy od pandemii jest inny kryzys, jest to kryzys empatii. Tak, 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 też to powiedziałam. Bardzo dziękuję, że to czytam cię, czytałaś. Słucham. Tak. Bardzo mi miło. Tak, jestem przerażona tym, co się dzieje. To znaczy myślę, że tak silne zamykanie serc i tak... Ja w jednym ze swoich spektakli, spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego Apolonia, który dotyczy wykluczenia, zagłady, oddawania życia za kogoś innego i mamy tam wątek antyczny, mamy Hannę Kral i Holokaust, zagładę, a ja też wprowadzam tam taki temat z książki Johna Kuciego, Johna Maxwella Kuciego, Elizabeth Costello o Holokauście zwierząt. I to jest absolutnie genialny monolog, mówię o literaturze, który mówi o programowej ignorancji, o tym, jak to jest bardzo wygodne, żeby nie wiedzieć, żeby się nie interesować, że to jest w pewnym sensie współodpowiedzialność za rzeczy, które się dzieją. I nie ukrywam, dziś to mnie najbardziej przeraża, że tak duża część społeczeństwa udaje, że nie wie, bo naprawdę można się dowiedzieć, co się dzieje, można wiedzieć, co się dzieje na granicy w Usnarzu Górnym. Oczywiście to jest też bardzo trudne i ja też nie zawsze wiem, co zrobić, jak pomóc. Zabieram głos. Moim zdaniem szalenie ważne i też powtarzam po wielokroć, że to też jest forma aktywizmu. To jest na przykład wspieranie organizacji, fundacji, które finansowo, które w naszym imieniu czynią dobro, które wiedzą, jak pomagać. I to tak naprawdę na każdej płaszczyźnie, bo i teraz Fundacja Ocalenie, która pomaga tym cierpiącym ludziom na granicach, uciekającym przed wojną. Wojną, ale również organizacje, które zajmują się prawami kobiet, prawami mniejszości. Dla mnie szalenie ważne jest też to, żeby przeciwdziałać niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt. Więc staram się te fundacje wspierać, staram się zabierać głos. Uważam, że tym dodatkiem, który jest do naszej pracy, a mianowicie zainteresowanie mas ludzi tym, co mamy do powiedzenia, nawet jeśli się z tym nie zgadzają, ale dociera to, co mówimy. Ja czuję się w obowiązku jakby wykorzystać to. Czułabym się bardzo źle tracić tę szansę, ten potencjał, żeby powiedzieć ludziom, słuchajcie, opamiętajcie się, to nie jest jakiś groźny wróg, to są cierpiący, głodni ludzie, tacy sami jak my, jak nasze ciotki, siostry, jak nasi sąsiedzi. I to nie tylko, bo zawsze się mówi kobiety, dzieci, ale mój znajomy, który współpracuje, Antoni Mantorski, z Fundacją Ocalenie, mówi, że właśnie spotkali w lesie, udało się zresztą ich uratować, bardzo młodych mężczyzn. I oni
byli wyrzucani przez Straż Graniczną Polską, przerzucani na Białoruś. Białorusini ich przerzucali z powrotem 15 razy. Zabrano im telefony, więc nie mogli się kontaktować z rodzinami. Oni siedzieli po prostu w kręgu i płakali, nie mieli już siły na nic. Udało się ich uratować, są teraz w ośrodku. Oczywiście to będą całe te procedury, zobaczymy jak to się skończy. Natomiast udało się nimi zaopiekować, udało się im złożyć wnioski. I potem on pisze tak ładnie, słuchajcie, zwykłe chłopaki, najmłodszy 17 lat, chyba najstarszy 20 parę, mówi tak, student ekonomii, szewc, pielęgniarz. Nagle to są ci wrogowie, młodzi chłopcy, którzy po prostu uciekają przed wojną, biedą. Straszne to jest, że to wypieramy, że nie chcemy wiedzieć. Kiedy podchodzimy bliżej, widać więcej. Oczywiście. Ale zarządzanie ludźmi, którzy podchodzą bliżej, jest wyzwaniem. Tak. Dużo łatwiej wymuszać pewne rzeczy, kiedy tej wiedzy jest mniej. Ale w ogóle spojrzenie w oczy, czy to człowieka, ja uważam, że również zwierzęcia. Była genialna taka kampania, ja nie jem mięsa przez całe życie z powodów etycznych. I była taka genialna kampania, że młoda para wchodzi do restauracji i zamawia jagnięcinę. I kucharz zaprasza ich na zaplecze. Tak, wybierz, będzie odpowiedzialność. I wyciąga tego, to maleńkie, cudowne jagniątko, które wiadomo, że wygląda jak najsłodsza istotka na świecie. I mówi, to czy inne, kogo chcecie, proszę. I nagle ta para, to była taka kampania, wychodzi i mówi, nie, to nie chcę. O to chodzi, po prostu spójrzmy w oczy problemowi, czy temu, co uważamy, że jest gorsze, drugiemu człowiekowi. Zupełnie inaczej to wtedy wygląda. Powiedzenie i przyjęcie tego, zobacz mnie, spójrz mi w oczy, to też jest historia odpowiedzialności, którą bierze się za to spojrzenie i co z niego wynika. Tak. Tak, absolutnie. I oczywiście no, ja też się czuję często bezradna zadaję sobie też takie pytanie, no nie rzucam wszystkiego, nie jadę gdzieś, tylko, ale staram się w moim, czasem też, żeby nie zwariować, w takim moim małym poletku, po prostu robić dobre rzeczy, no, jak najlepiej wychowywać moje dzieci, poświęcać im czas, uwagę, być dobrą dla mojego psa, chodź z nim na spacery, wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafię, bo też w takich trudnych czasach, też o tym mówił Marek Adelman. Jak jest bardzo źle, to nie kombinuj, tylko rób co możesz najlepszego, krok po kroku, bliskie cele. Tak, nie cały mecz, tylko pierwsza piłka. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ważna nauka. To jest też taka nauka trochę z filozofii buddyjskiej, żeby nie być ani w przeszłości, ani w przyszłości, tylko być tu i teraz. I nie ukrywam, że jak jest mi bardzo źle, albo bardzo już nie wiem co zrobić, to po prostu drobne rzeczy, drobne kroki, codzienne czynności. Rutyna. Nawet może nie rutyna, bo akurat w przypadku takiej drogi zawodowej jak moja, to się cały czas wszystko zmienia, tak? Natomiast małe kroki, a często te drobne rzeczy. Drobne rzeczy. Nie wiem, z wystaw śmiali się ze mnie znajomi, ja całe lato zawsze z moją córką wystawiamy poidełko dla pszczół. Mi daje to ukojenie. Pomijam fakt, że mam świadomość, że populacja pszczół się zmniejsza, że giną, że jak zginą pszczoły, to my już na pewno wszyscy zginiemy, ale też właśnie takie te drobniutkie rzeczy, walka o to, żeby tam nie wyciąć jakiegoś drzewa, to daje ukojenie. Drobne rzeczy mogą zmieniać świat. Tak. Zmieniają go. Tak. A kino może nas zabrać do światów, które nie istnieją. Może być dla nas terapią, a może być tak jak magnezja, czyli trochę takim hołdem. Zaraz się będę wzruszać, oddanym temu, co w historii kina jest najcenniejsze. I ja w życiu nie przypuszczałam, że kino rozrywkowe będzie mnie w stanie wzruszać. Ale kiedy zobaczyłam tyle gatunków naraz, to pomyślałam, że ludzie, którzy zrobili ten film, muszą to bardzo kochać. Tak, tak. No to jest cały Maciek Bochniak i Mateusz Kościukiewicz, bo oni razem to pisali, wymyślali. I to uwielbiam aktorzy. Ich to. No my wszyscy, bo to było śmieszne, wczoraj mieliśmy te Q&A, pytania, odpowiedzi po seansie. I Maciek mówi, no i tam sobie wymarzyłem takich aktorów i zaproponowałem im, namówiłem ich. I świetnie Magda Boczarska przerwała, mówi, słuchaj, nikogo nie namawiałeś, bo my się wszyscy natychmiast zgodziliśmy. I to jest prawda. To była taka frajda, że w nim w ogóle czuję się tą miłość do kina, miłość do różnych gatunków, jakieś smaczki. On się odwołuje do filmów, które kochał, do westernu, do Sergio Leone, do w ogóle tego też spaghetti western właśnie. I dla nas wszystkich, też pracujących w większości już od lat w bardzo różnych gatunkach, to było jak taki oddech, że ja czytając ten scenariusz byłam absolutnie zachwycona i po pierwszych stronach wiedziałam, że tak chcę to grać. Piękna przygoda,
ogromne też wyzwanie. To było dla nas bardzo trudne, bo jednak musieliśmy stworzyć spójny język, konwencję, w której się wszyscy będziemy jednak trzymać. Tak, ale też trzymać w ryzach, bo to jest i komediowo, ale no tak trochę właśnie rzeczywiście takie granie westernowe, ale to jest konwencja. Ale też jest z pokorą. Ale jest z pokorą i, no, i z tym, żeby nie przeszarżować. Każdy miał inny stopień tej trudności. Nie wiem, czy najtrudniej nie miał Borys Szyc, który grał kobietę i to taką strasznie egzaltowaną. No, moją siostrę, ale ja też tam miałam. Ja wiedziałam, że ja muszę grać taką złą i taką komiksową postać, ale żeby ona była wiarygodna. Niesamowita była też ta strona przygotowań fizycznych. Ja sobie uświadomiłam, że ponad 20 lat kręcę filmy i nikt jeszcze nigdy ode mnie nie chciał ani jazdy konnej, ani szermierki, ani strzelaniny takiej. Więc na Gwałturety razem z moją Kosią Gorol miałyśmy kurs jazdy konnej i to taki mega przyspieszony, więc to wszystko, co tam robimy, to było no, szaleństwo. Szermierka. Pamiętam, że miałam ambicje i cudownie się czułam w ogóle, jakbym była młodsza niż jestem, jakbym w ogóle trochę była dzieckiem z powrotem, bo ćwiczyłam z kaskaderami, żeby te wszystkie zeskoki, nie wszystko to weszło do filmu, ale tam były czasem takie naprawdę z wysoka w tych walkach, skoki, żeby wszystko to zrobić samodzielnie. Cudowny czas. Historia kina nie tylko zapisana między kadrami, w tym, co dzieje się w scenariuszu, w tym, co dzieje się w obrazie, ale też historia kina, która w twoim przypadku znalazła się dosłownie na głowie. Waldemar Pokromski i kultowa peruka, bo tym razem zmiana wizerunku, rude włosy i też historia iście filmowa. Tak. I niesamowicie pasująca właśnie do tego filmu, bo on jest takim hołdem, tak jak powiedziałaś, wobec tego wszystkiego, co w kinie już było. Oczywiście po swojemu. I reinterpretacja. To jest super. Tak, absolutnie. I Maciek bardzo pilnował tego, że to był bardziej eastern niż western. Rzeczywiście w ogóle ta historia jest wzięta z tego, jak naprawdę wyglądało pogranicze wówczas w 25 roku. Tam był totalny przemyt, tam były gangi, właśnie takie trochę jak właśnie mafie. Więc to wszystko tam się działo. Maciek też fajnie opowiadał o tym, jak rozmawiał z Janem A.P. Kaczmarkiem o muzyce, bo też to było tak, że to ma być westernowa, ale z elementami polskości, więc tam były dobrane instrumenty odpowiednie, takie tradycyjne, folkowe. No więc wszystko to było opowiedziane własnym językiem. Natomiast wracając do mojej głowy, od początku czuliśmy, że róża powinna być ruda razem z Waldkiem Pokromskim. Powiedzieliśmy to Maćkowi, Maciek od razu to zaakceptował. No ale zastanawialiśmy się, jak, czy farbować moje włosy. Było bardzo dużo przymiarek. I jakoś też te odcienie, nawet nie do końca mi pasowały. I nagle Waldek mówi, słuchajcie, ja coś mam. I okazało się, że Waldemar robił charakteryzację w filmie Pachnidło Toma Tekfera. No i to była jego peruka, którą on tkał i która została mu po tym filmie. I jedna z ofiar głównego bohatera, przepiękna zresztą kobieta, miała właśnie te obłędne, rude włosy. Peruka z prawdziwych włosów, więc układała się genialnie. Waldek ją na mnie zmniejszył, ostrzyk, wymyślił, że róża musi mieć grzywkę. Ja nie byłam tego na początku pewna, a potem absolutnie przyznałam mu rację. To jest jego autorski pomysł, Waldemara. On w ogóle mówił, że to były takie czasy, że te nowoczesne kobiety, które się też buntowały przeciwko kanonom modowym i wyglądu, strzygły sobie włosy, strzygły grzywki. Stąd też Magda Boczarska w grzywce i Agata Kulesza w grzywce. I zagrała ta peruka i rzeczywiście to było wzruszające, jak miałam sceny, nie wiem, że gdzieś tam pędzę na tym koniu i sobie myślałam, że to są te same włosy, które pędziły w Pachnidle. Ja lubię takie rzeczy, jestem dość sentymentalna i lubię takie smaczki, więc było mi dodatkowo bardzo, bardzo miło. Ja pytam o te detale, bo to tak naprawdę one tworzą świat, w którym my wierzymy i też wam pomagają tłumaczyć nam ten język rzeczywistości odległej, wymyślonej przez scenarzystów, wymyślonej przez reżysera w taki sposób, abyśmy wchodzili w historię, byli w stanie w nią uwierzyć. Ale ta pandemia też jest taką lekcją cierpliwości oczywiście dla nas wszystkich, ale też trochę działa tutaj prawo serii, ponieważ była Odyseja, historia dla Hollywood, Śniegu już nigdy nie będzie, Magnezja, gdzieś jeszcze cały czas Klangor, ta historia jest żywa. I te takie projekty, które, no właśnie, trochę poprzerywane, tak jak było z Klangorem, bo wy mieliście przerwę. 9 miesięcy. To bardzo dużo. Bardzo długo, dlatego że część widzów pewnie wie, ci, którzy oglądali, akcja Klangoru toczy się na przestrzeni kilkunastu dni. I musieliśmy czekać nie tylko na odmrożenie, ale również na powrót do tych samych warunków pogodowych.
A kiedy można było już wrócić na plany, była piękna wiosna, zielona i potem lato. Dla nas to było kompletnie niemożliwe. Zaczęliśmy kręcić Klangor w listopadzie, to był listopad, grudzień. Ponuro, mrok, łyse drzewa, więc musieliśmy czekać naprawdę długo. To było trudne, bo też mówię, tak zwarta historia. Mieliśmy to szczęście, że Łukasz Kośmicki, te pierwsze materiały, które nakręciliśmy, to była tak z połowa filmu, więc dużo mieliśmy, serialu, ale bardzo filmowego, więc tak samo się nawet... Kino w odcinkach. Tak, kino w odcinkach, więc po prostu nam to pokazał. Wszyscy ci główni bohaterowie mieli szansę zobaczyć to, cośmy do tej pory nakręcili, żeby znowu poczuć tam ten klimat, bo to takie też... Też takie prowadzenie postaci, powiedziałabym z kolei właśnie w przeciwieństwie do Magnezji, bardzo wewnętrzne, bardzo skupione, intymne i było bardzo ważne, żeby wrócić do tej aury, takiej jakiejś mrocznej, nieprzyjemnej. Trudne to było, trudne były te powroty. Ja bardzo cenię ten rodzaj finezji, która jest w twoim dorobku zawodowym, która powoduje, że nawet jeżeli ktoś próbuje cię włożyć w szufladkę z napisem filmy wojenne, bo tak bywało. Później były komedie, a teraz w zasadzie wydaje mi się, że to by musiała być osobna szufladka z napisem Maja Ostaszewska i świadome wybory zawodowe. Bardzo dziękuję. Mam dla nich wspólny mianownik. To jest silna wrażliwość. Bardzo mi się podoba to określenie. I coś, czego nam bardzo potrzeba. Gdybyś miała takie trzy życzenia na teraz, to chciałabym, żebyś mi dwa powiedziała głośno, a jedno zachowywała dla siebie. Tylko to będzie, wiesz, żyjemy w takich czasach, że takie życzenia naprawdę szczerze z serca, no to będą brzmiały, wiesz, jak na wyborach mis, że pragnę pokoju na świecie. I to jest tego pokoju bardzo potrzebuję. I śmieszne, ale prawdą jest, że a może powiem tak, życzę nam wszystkim, żeby ludzkość jako gatunek, też to gdzieś już powiedziałam, zaczęła naprawdę częściej używać serca i głowy, bo to dotyczy wszystkiego, zarówno stosunku do drugiego człowieka, wojen, ale również do galopujących zmian klimatycznych. I naprawdę, jeśli się nie opamiętamy, będzie źle, a migracje, z którymi już sobie nie radziliśmy, będą stokrotnie większe. Więc tego nam życzę głośno. Drugie moje życzenie to jest to, żeby ludzie przestali się znęcać nad zwierzętami, tak jak to robią. Nigdy w historii ludzkości nie traktowano tak źle zwierząt jak dziś, mimo że cywilizacyjnie jesteśmy najbardziej być może rozwinięci. To jest rzeczywiście wstyd, to jest hańba ludzkości. I te cały chów przemysłowy i to, że nagle traktuje się zwierzęta tak, jakby były przedmiotami, chociaż wszyscy wiemy, że się Kartez już mylił i nie są. Więc to jest drugie życzenie, a trzecie myślę sobie w głowie. Dobrze, i teraz stop klatka, no to trzecie w głowie. Mamy coś dla ciebie. Bo to jest tak, że spełniają się te urodzinowe. Festiwal zaczął się 3 września. Ojej, dziękuję. Zobaczymy, czy to się... Ale super. I teraz mam je pomyśleć. Tak, tak. To, które zachowałaś dla siebie. Niech się spełnia. Dziękuję, wzruszyłam się, wspaniale. Bardzo dziękuję. Czekamy na kolejne pokazy filmowe, premiera Teściów. Premiera Teściów. Bardzo tutaj powiem do kamer. Wszystkich serdecznie zapraszam. Idźcie na to Państwo, bo to jest taki film. Zresztą w ogóle też akurat w Stacji Trwam będziemy o nim dużo mówić, bo jest też tam partnerem medialnym. I to jest taki film, który jest komedią, ale dużo mówiącą nam o nas. Bardzo inteligentną, błyskotliwą, świetnie napisane dialogi, bo to jest na podstawie sztuki Marka Modzelewskiego Wstyd. Z cudownymi moimi kolegami Izą Kuną, Marcinem Dorocińskim, Adamem Woronowskim. No tak, można powiedzieć, komediodramat. Bardzo, bardzo polecam. Chyba gatunek na teraz, bo my tutaj powtarzamy podczas festiwalu, że rozmowa o kinie jest zawsze rozmową o nas. Bardzo intymną, bardzo szczerą, a kino daje tylko parasol, pod którym jest bezpiecznie i możemy się schować. Tak myślę. Więc dziękuję, że dajecie nam taką dziękuję szansę. Dziękuję bardzo też. I wracajcie do nas jak do domu. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.